Jak co roku przyjeżdżasz do nas na wakacje? Powiedz mi, kochany siostrzeńcze, jak się u nas czujesz? Jak się tutaj czuję? Cóż, bardzo dobrze mówię. Czyż sam fakt o tym nie świadczy, że przyjeżdżam tutaj co roku na wakacje, nie czuć świąt Bożego Narodzenia? To wybornie. Przyjeżdżasz, ale zawsze sam. Ja rozumiem. A z kim mam przyjeżdżać? Przecież nie mam żony, narzeczonej. No właśnie, kto się. Nie przejmuj, kochani. Może już czas najwyższy, żeby się ożenić. Czyli zgadzasz się z nami? Świetnie. Już wszystko wymyśliliśmy, prawda, kochanie? Tak, tak, wszystko. Jadę. Nic się nie ma. Wszystko dostawne. Za rok przyjedziesz tu z żoną, a za dwa... Może z żoną i dzieckiem. Już jest wszystko załatwione. Ty masz tylko wybrać odpowiednią dziewczynę. Kochanie, nie przeszkadzaj. Ale skąd wam przyszło do głowy, że chcesz się ożenić? Jak to? Nie chcesz? Zobacz tylko kandydatki na żonę. Od razu będziesz chciał się żenić. Są cztery kandydatki. Kochanie. Przepraszam. A więc mój chłopcze do rzeczy. Pamiętasz małą, skromną, niedzielną kolację? A czemu ma nie pamiętać? Przecież to było 3 dni temu i... Przepraszam, już jestem cicho. Tę małą, skromną na 30 osób? Na 28, nie licząc służby oczywiście. Ach, tak. A więc, były na nie wszystkie 4 kandydatki. To taki nasz mały podstęp. Umówiliśmy się, że one obejrzą, jak wyglądasz, jakie są twoje maniery i tak dalej. No sam wiesz najlepiej. I wypadłeś znakomicie, Wiktorku. Wszystkie chcą cię na męża. Kochanie, może pójdziesz na zajęcia już do ogrodu? Przecież pada. To weź parasol. Nie mam jeszcze parasolki do tej sukni. Przywiozą dopiero za tydzień. To siedź cicho i nie przeszkadzaj. Ktoś mi mało? Nie. Mówiłem żonie, żeby poszła na zajebacie już do obrady. Nie wołałem ciebie, żon. To ja przyniosę pani parasol. Pada deszcz. Nie. Pani nigdzie nie pójdzie. Możesz odejść do swoich zadań, Jużo. I nie przeszkadzaj nam już więcej. Dobrze, proszę pana. Na czym dostanęliśmy? A tak, na kandydatkę. Są 4. To córki naszych przyjaciół, więc mogę radzić za jej dobre maniery, obycie towarzyskie i homo. To świetnie. A więc po kolei. Anna, lat 21. Świetnie gra na pianinie. Jej ojciec ma duży majątek niedaleko stąd. Druga to Barbara, lat 22. W wolnym czasie maluje, cały czas maluje. Ojciec to emerytowany pułkownik. Trzecia to Celina, lat 23. Doskonale wyszywa, taftuje, czy coś tam. Ojciec to dyrektor browaru. I co powiesz, chłopcze? Jest w czym wybierać, co? A moja kuzynka? Zenonie, zapomniałeś! Jak możesz? Ach tak, czwarta to Zyna. Kuzynka mojej kochanej żony, lat 45. Ty masz 25, więc nie bierzemy poważnie pod uwagę jako kandydatki na żonę. Nie bierzemy. Świetnie. No, powiedz Wiktorkowi coś więcej o mojej siostrze. Albo sama to zrobię. Więc kuzynka moja Zyna jest nieco starsza od ciebie. Cię to nie zniechęca. Nieco starsza, dobry. Jest najmłodszą z moich kuzynek. Nie martw się, chłopcze. Reszta kuzynek ma już mężów, więc nie będą cię prześladowały. Zenonie, nie przeszkadzaj. Jak już mówiłam, jest najmłodsza. I jest bardzo miła i dobra. Doskonale dba o i świetnie lubię. To może tyle już wystarczy. Posłuchajmy Wiktora. My ciągle mówimy, a on milczy. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Dobry. Może powiedz, czy się spodobały panny. Widziałem je tylko podczas kolacji. Ale dlaczego nie powiedzieliście mi o wszystkim? No chyba nie będziesz się na nas za to boczył.
Porozmawiałeś sobie z nimi, pobyłeś z nimi, poglądałeś. Masz, jak to mówią, świeże spojrzenie. Gdybyś wiedział o wszystkim, no chyba sam przyznasz, patrzyłbyś na nim inaczej. A poza tym, niczym się nie musisz przejmować. My już wszystko określiliśmy. Tak, tak, jutro tu przyjdą. Jutro? Kochanie, daj mi wszystko powiedzieć. Tak, jutro tu przyjdą, po kolei. Dziewiąta, Anna. 9:30, Barbara. 10:00, Celina. 10:30, Zyta. Jak w Polsce? Szybko, zwięźle, szast prast i po południu możesz już się zaręczyć z wybraną panną. Szast prast. Wojek już o wszystkim pomyślał. Zostawmy Wiktora samego, a ty przemyśl sobie wszystko. Jak chcesz poprowadzić rozmowę? O co chcesz zapytać? No sam już wiesz najlepiej. Czas teraz i po sprawie. Co robić? Co robić? Chyba mi się to śni. Tak jakby słabo mi się zrobiło. Duszno. Pan nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy? Nie jest. Nie jest. Jasne, że nie jest. Lepiej pomyśl, jak się z tego wykręcić. Ja? Tak, ty. Czy ja wiem? Chęć się. Dziękuję za takie rady. Sam się żenię. To mogę powiedzieć panu Zenonowi prawdę. Jaką prawdę? No, że przyjeżdża pan tu na wakacje, tylko dlatego, że jest to panienka Rucha. Co też ci przeszło do głowy? Przecież przyjeżdżamy tu od 5 lat i od 5 lat romansuje pan z Ruchą. Ciekawe, co by pan ze mną powiedział, gdyby się o tym dowiedział. Chciałbym się dzisiaj zabawić w kaczmie. Czy mógłbym prosić o parę groszy? Tak, ekstra. To chyba niewiele za 5 lat milczenia. Pierwszy raz jak tu przyjechałem, to z nią nie romansowałem. A to przepraszam. Za ten rok może pan sobie odliczyć. Dalej mi nie proszę. Won! Jak pan sobie życzy? Gdzież to może być pan ze mną? Wróć. Jestem, panie. Masz, zabaw się, wypij za moje zdrowie i wymyśl coś. Nie trzeba było, ale skoro pan nalega, wezmę. Bóg zapłać. Won. Sługa unicho. Za pana zdrowie. Sługa unicho.
służącą. I co z tego? Jak to co? No co? No nie wypada. A nie wypada? A niby dlaczego nie mogę się ożenić ze służącą? Kto mi zabroni? Niby nikt. A ożeniłby się pan ze mną? Od razu. Jeszcze dziś. No ale nie wypada. A nie wypada, nie wypada. Niech mi Róża pokaże przepis, gdzie wyraźnie jest napisane, że nie wypada. Przecież pan Wiktor wie, że nie ma takiego przepisu. Właśnie. A poza tym, jak się z tobą ożenię, to Róża będzie panią i będzie miała własną służącą. Tak jak pan Wojciecha? Nie, Wojciech to pijak, nie rób idiot. Proszę tak nie mówić o Wojciechu. Jest dla mnie bardzo miły. Róża, to wszyscy mówią. Ejże, proszę się zachowywać. Jeszcze kto zauważy? Przecież tu nikogo nie ma. Tylko Wojciech chodzi po ogrodzie. Skoro pan się we mnie kocha od dłuższego czasu, to dlaczego dopiero teraz chce się pan ze mną ożenić? A nie powiedział mi pan o tym wcześniej? Powiedzi Róża, bo ja nieśmiały jestem. Pan nieśmiały? Coś mi się wydaje, że mogłabym o panu powiedzieć całkiem coś innego. Bo jak cię widzę, to... To co? Niech mnie pan puści. Jeszcze kto zobaczy. Niech patrzy. Puszczaj! A mnie się zdaje, że chce się pan ze mną ożenić, żeby nie żenić się żadną z tych panien, co to moi państwo dla pana wybrali, bo to po nas straszne idiotki są. Co też ci przeszło do głowy? Wojciechu! Wojciechu! Chodź tu szybko, żwawo. Jestem. Będziesz świadkiem. Dziękuję. Chcę jeszcze trochę pożyć z czystym sumieniem. Nie będę świadkował. Wróć tu i słuchaj, idioto, co do ciebie mówię. Dobrze, trudno. Niech pan mówi, o co chodzi. Róża, wyjdziesz za mnie? Pan tak poważnie? Wyjdziesz za mnie? Muszę się zastanowić. Proszę, dać mi czas. Dobrze, ale najpóźniej do jutra rana. Za kwadrans dziewiąta. Daj mi Róża odpowiedź. Dobrze. A nie. To najbardziej sensowna rzecz, jaką pan w życiu zrobił. Zawołałem cię tu jako świat. A nie po to, żebyś filozofował. Muszę panience powiedzieć, że to najlepsza rzecz, jaką mój pan w życiu zrobił. A panu powie, że to oczywiste, że panienka Róża musi się zastanowić, czy za pana wyjść. Taka miła, ładna dziewczyna. Won. Jak pan sobie życzy? Wypiję za pana, za wasze zdrowie. Jasne. Czasami mam wrażenie, że twoje główne zadanie to picie. To może ja już pójdę się zastanowić. To się porobiło. Sprawy się teraz tak szybko potoczą. Tak bardzo szybko. Ciebie i mnie. A jak
się któraś z tych panien panu spodoba, to co wtedy? Przecież widziałem je już na przyjęciu. Są nieładne, okropne. Na pewno pan tak myśli? Róża się ze mną droczy. Pan droczy. Proszę się szybko pozbyć tych kobiet. Będę czekała. Przepraszam, zmieniło mi wielkość jabłka z drzewin ogrodu. Nie
Wam przepraszać. Wiem, że nie mam jej najlepiej, ale sprawia mi to przyjemność i mam je cały czas. Bardzo mi się podoba, dziękuję. Kolegom taty też się podobają moje obrazy. Mój tato jest emerytowanym pułkownikiem. Wiedział Pan? Tak, słyszałem. Przychodzą do niego koledzy w mundurach, rozmawiają o dawnych czasach, o polityce i patrzą, jak maluje. Bo wie Pan, ja im pozwalam patrzeć, jak maluje. To musi być bardzo interesujące. A żeby Pan wiedział, podchodzą bardzo blisko mnie i patrzą, jak maluje. Czasami stoją tak blisko, że czuję ich oddech, albo ich brody łoskoczą mnie w kark. Tak blisko. Ale ja im pozwalam. Pewno z bliska lepiej widać. A jakże? A żeby Pan wiedział. A czasami nawet, jak pobudzę sobie farbą palce lub nosek, to wycierają mi go chusteczką. Ale ja im pozwalam. Nosek chusteczką? Tak, ale ja im pozwalam. To musi być bardzo interesujące. A żeby Pan wiedział. I miłe. A Pan maluje? Ja? Tak, Pan! Nie, ja nie mam talentu. To szkoda, bo ja bym Panu pozowała, a Pan by mnie malował. Pani by pozowała? Tak, byłoby cudownie. Ja bym pozowała, a Pan by mnie malował. Na sofie, w ogrodzie, z parasolką, bez parasolki, na łóżku. A dokąd Pan idzie? Nie sądzi Pani, że zrobiło się nieco ciepło? Powiedziałbym nawet gorąco? Wcale nie. Baczność! Spocznij. Baczność! Spocznij. No. I tatusiowi by się Pan spodobał. Więc nauczy się Pan malować? Zastanowię się nad tym. To Pan mi skończy malować, a ja już pójdę. Może namaluję dzisiaj koszy z jabłkami? Albo wie Pan co? Dwa arbuzy. Co Pan na to? Bardzo chętnie zobaczę Pani arbuzy. Znaczy namalowane przez Pani arbuzy. Do widzenia, Panie Wiktorze. Albo raczej do zobaczenia. Co za kobieta. Wymęczyła mnie. Ale... co za kobieta? No nie wiem, chowaj Boże, od takiej. Jestem zmęczony troszkę. Muszę odpocząć. Zawsze jest dumny, gdy mówi, że to jego córka zrobiła.
Więc ma pani wszędzie ogrusy, narzuty, serwetki z różnymi wyszytymi, wyhaftowanymi motywami? Tak. Ptaszki, kwiatki, koszyczki, liście? Tak. W różnych kolorach? Tak. A jednak to też jest coś nie tak. Wyhaftowałam też chusteczkę dla pana. Dla mnie? Proszę, mam nadzieję, że się panu spodoba. Różowe tulipany na całej serwetce. Nie podoba się panu? Różowa, bardzo męska. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Dobrze. A więc chce pani wyjść za mąż? Chyba tak. Chyba? Mam 23 lata. Chyba już powinnam. A tak. I chce pani wyjść za mąż? Chyba tak. Chyba. Pański wuj tak pana zachwalał. No i czy ja wiem? Chyba już powinna. A tak, tata przynajmniej z głowy. Ale przecież nie musi się pani śpieszyć. Tak pani? Jest pani młoda, ładna. Tak pan mówi. Wyszywa sobie pani i haftuje. Po co się śpieszyć do zamąż pójścia? Tak pan mówi? Ma pani jeszcze czas. Tak pan mówi. Tak pan mówi, znaczy ja tak mówię. To może ma pan rację? Tak, mam rację. To co teraz? Pani pójdzie do domu, my zostaniemy dobrymi przyjaciółmi i to wszystko. Tak pan mówi? Tak, ja tak mówię. To ja już może pójdę. Do widzenia i dziękuję za serwetkę. Nic nie umiem, na czym się nie znam.
Mam służące i lokaja. I najgorsze. Uganią się za kobietami. Włóczą się po nocnych lokalach i spędzą długie godziny z kobietami lekkich obyczajów. Są cztery kandydatki. Nie mogę powiedzieć tak albo nie. Ja muszę się zdecydować. Ale... I żegnam panią na razie. Muszę się zdecydować. Ale... Żegnam panią. Ksenia. Będę czekać. Co za wstrętna kobieta. Chociaż... Która by pozwoliła mężowi tego z inną... Fe, co ja gadam? Jestem zmęczony. Może zaczerpnąć świeżek powietrza. I co powiesz, chłopcze? Wybrałeś już przyszłą żonę? Tak. To świetnie. Pozwól mi zgadnąć. Barbara? To moralna dziewczyna. A komu przeszkadza, że jest trochę tętego? Ładna z niej dziewczyna. A wy skąd wiesz, że jest trochę tętego? Więc Anna? Nie. Czyli Celina? Nie. No chyba mi nie powiesz, że Zyta. Spokojnie, wujku, nie Zyta. No dobrze. Ale w takim razie kto? Nie było więcej kandydatek. Róża. Róża? Jaka Róża? Wasza służąca. Chcesz się żenić z Różą, naszą służącą? Tak, co w tym złego? Ładna dziewczyna. Tak. Zdrowa. Tak. Zgrabna. Jeszcze ja. To czego jej brakuje? Niczego, ale... A zresztą to ty się żenisz. Prawdę mówiąc, ładniejszy od tych wszystkich naszych kandydatek. Dziękuję, wujku. Wiedziałem, że mnie zrozumiesz. A nie przeszkadza ci, wiesz, nie te maniery i takie tam? Nic a nic. Ale kiedy, że tak powiem, Róża wpadła ci w oko? Od pierwszego przyjazdu tutaj, 5 lat temu. A drugiego flirtujemy sobie. Oho, flirtujecie? O, szczęście szczegółów. Ale, że myśmy tego nie zauważyli. Staraliśmy się. Staraliście się. Dobry. A wracając do tematu, to kiedy masz zamierzyć oświadczyć? Bo mam nadzieję, że to nie wybieg, żeby nie żenić się z żadną z naszych kandydatek. Prawdę mówiąc, już się zaręczyłem. Oho, brak mi słów. Ale... Jak chcesz to powiedzieć Sofii? Tego właśnie nie wiem. Wolę najpierw porozmawiać z wujkiem. Słusznie, słusznie. Nic się nie martw. Ja to wezmę na siebie. Dziękuję, wujku. Dobrze, już dobrze. Chodź. Zofia powinna zaraz przyjść.
widzę. I już wybrałeś, Wiktorku? Tak, już wybrał. Ale ja jego pytam. Ale ja ci będę odpowiadał. Wiktor jest zbyt wzruszony, żeby mówić. Zgadnij, kochanie, kogo wybrał. Zygmunt! Nie! Nie? Jasne, że nie. Zgadnij dalej. Celina. Nie. Mam nadzieję, że to Anna. Też nie. Barbara! Mówiłam, że mi jej w ogóle nie proponować. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Jakoś się nie dziwię, że Barbara strasznie nie podoba się ciocie, a podoba się wujkowi. Nie. Ale już nie ma więcej kandydatek. Ja powiem. Róża. Róża? Jaka róża? Wasza służąca. Ale mnie nabraliście. Nasza służąca! No. Ale nie ma mi tak okłamywać ciocię. Nawet w żartach. No. Powiedzcie, że to żart, bo chyba nieprawda. Prawda. Wiktor żeni się z Różą. Słabo mi. Słabo. Nie może być. No ale dlaczego nie? Dziewczyna ładna, zdrowa, sprawna. I pracowita. O właśnie, i pracowita. Widzę, że tobie też zawróciłam w głowie. Oj, daj spokój. No ale co to ma do rzeczy? Czy my jesteśmy arystokracją? Czy ty jesteś baronową albo hrabiną? Czy ty jesteś hrabina Zofia? Nie. Właśnie. Gdybyśmy byli arystokratami, to przyznam. Byłby to mezalians. Ale jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają trochę więcej pieniędzy i zatrudnili służącą kucharkę ogrodnika. Więc dlaczego mój siostrzeniec nie może ożenić się z naszą służącą? Ale... Pytam. No niby może. Niby? Może. I się ożeni. Słucham, kochanie. Róża wpadła Wiktorowi w oko od razu, jak przyjechał do nas pierwszy raz. Pierwszy raz. Oj, ale powiem ci, kochanie, że Wiktor wyznał mi, że gdyby nie Róża, wybrałby Zytę. Wujku! Naprawdę? To może ty byś się jeszcze namyślił? Może byś się namyślił, ale już się zaręczył. Jak to zaręczył? Już się zaręczył z Różą. Szybki chłopak. Ach tak. Zaręczył. Jaka szkoda. Czyli szykujemy wesele? Jak to szykujemy? To mi chcą dowiedzieć ślub. Ależ wujku. Ślub może być gdzie indziej. Co ty mówisz? Ślub będzie tutaj. Ale jeżeli chcą gdzie indziej, to... Zofio. Ja powiedziałem, że będzie tutaj. A ty przestań wreszcie zachowywać się urażona hrabina i przyjmij do wiadomości, że Wiktor żeni się z Różą. A ty idź po Różę. Po co? Jak to po co? Żenisz się z naszą służącą. To takie dziwne, że chcemy was zobaczyć razem i wam pogratulować? Jak Wiktor nie chce iść po Różę. Zofio! Idź po Różę, prędko! Słyszeliśmy, że wychodzisz za mąż. A ja? Za naszego siostrzeńca, obecnego tu, Wiktora. Tak, jeżeli państwo się zgodzą. No ale co to ma do rzeczy? Przecież to wy decydujecie. To znaczy, że państwo się zgadzają? Oczywiście. Musimy jeszcze tylko omówić szczegóły wesela, które zorganizujemy. Szczegóły wesela? Ależ wujku, wesele może być i gdzie indziej. Właśnie, Zenonie. Wiktorze,
Ja powiedziałem, że wesele będzie tutaj. A ty przestań wreszcie zachowywać się urażona Hermina i przyjmij do wiadomości, że Wiktor żeni się za Różą, a wesele będzie tutaj. Dziękuję. No. Nie ma o czym mówić. Przecież ty jesteś naszym siostrzeńcem, a Róża nie ma pieniędzy. Więc my się wszystkim zajmiemy. Prawda, kochanie? Tak, zajmiemy. Z radością zajmiemy. Tak, z radością. No, myślę, że na dzisiaj wyrażenie już wystarczy. A jutro z rana omówimy wszystkie szczegóły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Różo, ale co to za zachowanie? Od teraz należysz do naszej rodziny. No, idźcie już, idźcie. Na pewno chcecie zostać sami. Do rodziny? Kto to widział, że ty służąca? Znowu zaczynasz. Ja też trochę żałuję, że Wiktor żeni się z Różą. Naprawdę? No tak. Gdzie my teraz znajdziemy taką dobrą służącą? Że dbam o jego dobro. I dlatego dobrze, że żeni się z taką dziewczyną jak Róża. Zobaczysz, jak przyjadą do nas jako małżeństwo. Zmienisz zdanie. Moje małżeństwo! Z dzieckiem? Z dzieckiem! A propos nowej służącej. Jak Wiktor z Różą przyjadą do nas, a my nie będziemy mieli jeszcze nowej służącej? To kto nam poda herbatę? No przecież to jasne, ty możesz podać. Ja! Idę się położyć. Zmęczył mnie dzisiejszy dzień. Wiktor z Różą? Dziecko! Ja!